Pierwsza ósemka, która nam za chwilę zaprezentuje się już w czołowej już ósemce w finale A biegu na 60 metrów do lat 18, a więc poznamy najlepsze sprinterki w tej kategorii wiekowej. Najszybsze dziewczyny to na Państwa ekranach z numerem startowym 727 zawodniczka AZS OAWF Katowice na torze pierwszym Karolina Bombel. I tutaj także wszystkie zawodniczki biegają poniżej 8 sekund, to ważna informacja. Drugi tor Jagoda Żukowska, Just Team Bielsko-Biała. Tor trzeci Oliwia Nowacka, Iskra Wolsztyn. Obok niej faworytka do zwycięstwa z rewelacyjnym czasem, dzisiaj już wyrównanym rekordem życiowym 7:47, Agros Zamość, Martyna Sejn, Julia Skomiał, aktywni Sochaczew na torze piątym. Obok niej Natalia Marszewska, MKL Szczecin. Po jej prawicy Jagoda Pytel, WLKS Wrocław. Państwo też oczywiście, jak widzimy, są informowani o życiówkach i najlepszym wyniku w tym sezonie. Kinga Kozłowska zamyka listę na torze ósmym, zawodniczka AML Słupsk. I teraz pewnie kilka głębszych wdechów, pełna koncentracja, skupienie, no i pełna wizualizacja ze strony każdych z tych zawodniczek. Wizualizacja tego, że już za te kilkanaście sekund znajdą się po drugiej stronie hali, po drugiej stronie bieżni i wylądują na materacu, ale z jakim czasem? Świetnie wystartowała Martyna Sejn, ale ona ma gaz, rozpędza się, już za chwilę będzie na finiszu. Czy to będzie czas? No na razie jest to nieoficjalnie znowu 7:47, a więc czas identyczny jak w eliminacjach, ale coś czuję, że to będzie korekta i poprawa rekordu życiowego. Może rekordu Polski do lat 18 nie będzie, PiS Krzyszowskiej, przypominam, 7:40. Ale tak już czuliśmy, że no Martyna tutaj wystrzeliła jak z procy z tego bloku startowego. Tutaj jeszcze trwa weryfikacja a propos tego oficjalnego czasu. Już w połowie dystansu widzieliśmy, jak Martyna Sejn prostowała się i praktycznie nie traciła na tej prędkości, a tylko i wyłącznie zyskiwała. Zawodniczki widzimy, jak spoglądają na Telebim, który za chwilę poinformuje ich o oficjalnych czasach. 7:45 to jest oficjalny czas mistrzyni Polski do lat 18 w biegu na dystansie 60 metrów dziewcząt. Martyna Sejn ustanawia nowy rekord życiowy i krok po kroku zbliża się do pobicia prawdopodobnie rekordu PiS Krzyszowskiej, a więc tylko 5, a właściwie 6 setnych brakuje do tego, żeby zapisać się w annałach historii Polski lekkiej atletyki. Zresztą ona już w tej chwili się zapisuje, bo naprawdę jest to sprinterka, no w tej kategorii wiekowej naprawdę niesamowita, która widowiskowo biega na dystansie 60 metrów, no tutaj pod dachem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jeżeli chodzi o bieg na 100 metrów na stadionie. Z pewnością będziemy to wszystko też Państwu pokazywać, więc